Kolejna noc spędzona na plaży. Kolejny dzień przed nami. A mianowicie jesteśmy teraz w jakimś takim miasteczku. No właściwie to jest chyba taki molo turystyczny, bo to są same takie bloki, same takie apartamentowce wielkie. I wygląda mi to na takie miejsce raczej, w którym życie toczy się tylko w sezonie. Tak mi się wydaje. Mamy dzisiaj sobotę i rozpoczynamy 44 dzień w podróży, o ile dobrze liczę. No i cóż, mamy weekend. Dzisiaj plan jest taki, że chcemy dojechać do miejscowości Kalpe, to się tak nazywa. Dzisiaj natomiast zrobimy około 80 km i przejdziemy kolejny kawałek ciekawej trasy. No ale zanim, to jeszcze trzeba skoczyć do morza, zjeść śniadanie i takie normalne rzeczy. Tutaj ładuję sobie z panelu słonecznego Garmina i baterię do GoPro. Już trochę czasu od Barcelony właściwie jedziemy śpiąc na dziko. Ostatni raz w Barcelonie ładowaliśmy parę banki u Natalii, więc już troszkę czasu minęło, więc teraz jest okazja, jest słońce, to wolę też naładować ze słońca te rzeczy, żeby po prostu nie mieć problemu. Zobaczcie, ciekawy sposób na reklamę. Leci sobie helikopter i ma przywieszoną jakąś tam reklamę. Znaczy się, czy ciekawy? Nie wiem, ale pierwszy raz widzę, żeby helikopter ciągnął za sobą jakąś tam reklamę z czymś. Więc ciekawa sprawa. Taki lot helikopterem jest drogi, więc jeśli ktoś wykupił takie coś, żeby leciał nad plażą i reklamował coś tam, strasznie niepłacalne mi się wydaje. No ale nic. Ja już spakowany. Zakładam teraz to na rower wszystko. I no i co? No i pora do Lidla. Taka poranna rutyna. Już jest po 12. Dzisiaj rano sobie postanowiliśmy troszkę posiedzieć na tej plaży. Postanowiliśmy, że nie będziemy robić wolnej niedzieli. Zrobimy sobie wolny poniedziałek i w poniedziałek sobie odpoczniemy. Więc co? Dzisiaj sobota jedziemy. Jutro niedziela też jedziemy. I w poniedziałek sobie odpoczniemy. A dzisiaj ruszamy w trasę i jedziemy. No co, no na południe. Dobra, więc ruszamy w trasę. Teraz jedziemy tutaj takimi, tutaj wokół są takie sady. No, teren rolniczy, tak jak już wcześniej wspominałem, wspólnota walencka to teren mocno rolniczy. I mimo tego, że tutaj z 500 metrów, może kilometr tamtą stronę jest morze i jakieś apartamenty, to nie przeszkadza, żeby tutaj jakieś tam pomarańcze sobie rozły czy coś, ale zauważcie, że tutaj wszędzie są jakieś mury, jakieś ściany i z tego co widzę za tymi murami są normalnie drzewka posadzone, nie ma tam żadnych nie wiadomo czego, po prostu są sady. Tutaj proszę bardzo, normalnie ściana zbudowana, żeby nie było widać co tam rośnie. To myślam się, z czego to może wynikać, chociaż co do tego pewności nie mam, ale wydaje mi się. O, tutaj na przykład jest sad, ale już za normalnym płotem, a nie za ścianą. I no wszędzie tutaj tak jest. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu okradali tych ludzi z tych owoców. Szabrownicy jacyś. No bo jakby to nie było ogrodzone, a tutaj mamy na przykład wszędzie chyba mandarynki albo pomarańcze. No i tam wcześniej widzieliśmy takie jedno miejsce, czy wcześniej, albo dwa, albo trzy dni temu. To udało mi się zerwać taką jedną mandarynkę, bardzo fajną, słodką. Ale tam wokół wszystkie drzewa były takie opustoszałe. Nie było za bardzo tych owoców, albo były niedojrzałe.
A tam gdzie były, to były, ale za płotem. Więc nie wiem, czy to właśnie te ogrodzenia i te mury nie wynikają z tego, że po prostu szaprownicy nie przychodzą tu, jacyś Marokańczycy albo inni jacyś tam ludzie po prostu kraść te owoce. No bo nie oszukujmy się, no mimo że tutaj rosną pomarańcze, to nie oznacza wcale, że te pomarańcze są w sklepie za darmo. Wręcz przeciwnie, owoce w sklepach są drogie. Więc kilo pomarańczy już ma swoją sporą wartość. Jak ktoś tutaj przyjdzie, pomarańcza sama sobie jest ciężka, na zrywa, nie wiem, 10 kilo, no to już ma niezłe pieniądze, nie? Jak to sprzeda potem gdzieś tam. I myślę, że z tego wynika fakt, że to wszystko jest po prostu poobgradzane. Ale nie wiem, może macie jakąś inną teorię, musicie pisać w komentarzach. No więc tutaj właśnie są ci szabrownicy, o których mówiłem i chyba właśnie dlatego budują te płoty i mury, żeby tacy jak my im nie zrywali tych owoców. Co to jest za płot? Ale tutaj to jest nic, tam wcześniej były takie ściany całe wymurowane. Przejeżdżamy teraz przez jakieś miasteczko i tak, ci dwaj goście, co tam szli, to tak wszyscy ludzie tutaj chodzą dzisiaj w tym mieście. Wszyscy są ubrani jakieś takie stroje różne, dziwne. Więc ja nie wiem, co tu się odbywa, jakiś festyn albo coś takiego. Dzisiaj jest w sumie sobota, więc kto wie, może coś takiego jest właśnie dzisiaj w tym miasteczku, bo wszyscy tak chodzą ubrani specyficznie.
Zrobiliśmy sobie małą przerwę pod Lidlem i przed nami jeszcze 33 km do pokonania dzisiaj. Jedziemy w stronę miasteczka Kalb i przed tym miasteczkiem zatrzymamy się na nocleg na plaży. No i cóż, teraz się zmieni trochę linia brzegowa. Już nie będzie tak płasko i takich długich plaż, tylko będą bardziej takie klify. No i teraz będzie, zaczynają się takie, no można powiedzieć, góry. I jeszcze dzisiaj wjedziemy na ponad 200 metrów nad poziom morza. No więc powoli kończą się takie płaskie tereny nad morzem. A tutaj mamy Diputacio de Alicante, czyli tutaj zaczyna się prowincja Alicante. I no cóż, jutro dojedziemy właściwie do tego miasta Alicante, to jest największe miasto tutaj też w tej okolicy. I za tym miastem jutro spędzimy noc. No, a teraz zaczynamy się powoli takie podjazdy. W sumie ostatni raz, kiedy mieliśmy takie porządne podjazdy, to właściwie przed Barceloną, bo pomiędzy Barceloną i Walencją było w miarę płasko, dlatego fajnie będzie sobie przypomnieć, jak to jest jechać pod górkę, taką prawdziwą pod górkę. Okej, a więc dojechaliśmy do miasteczka, gdzie spędzimy noc na plaży. Teraz nabieramy sobie wody tutaj obok w parku, żeby mieć do gotowania i tak dalej.
Przejechaliśmy 76 km i tak wyglądała właśnie traska, którą dzisiaj pokonaliśmy. Plaża, na której będziemy spali, fajnie się prezentuje, bo już tutaj nie ma takich płaskich terenów, tylko właśnie są takie klify i ciekawe wybrzeże, ale to już pokażę jutro rano, dzisiaj się nie będę rozgadywał. No, a teraz padam na plażę i zrobić sobie kolację i to spanie. Okej, a więc rozpoczynamy kolejny dzień w podróży i dzisiaj spędziliśmy nas właśnie w takim miejscu, na takiej plaży. Spaliśmy dosłownie pod tym klifem. No, miejscówka naprawdę bardzo fajna. Trochę obawiałem się tego, czy jakieś kamienie właśnie z tej góry nie będą spadać tutaj, ale jest taka siatka, więc myślę, że jak już takie małe kamyczki to najwyżej, ale te duże kamienie raczej można było być o to spokojnym. W każdym razie nic tam na głowę nie spadło. No i tutaj tak wygląda ta plaża. Wybraliśmy tą plażę, bo tutaj jest taki zjazd, a większość plaż tutaj ma takie zejście po schodkach najczęściej, więc to była najlepsza opcja. Jest trochę tak na uboczu ta plaża, więc nie ma tutaj tłumów. No i co, tutaj zaczyna się właściwie za chwilę miasto Kalp. Obok miasta Kalp tam jest taka ogromna góra na takim jakby półwyspie, jest naprawdę duża. Nawet szczyt tej góry jest teraz w chmurze, więc nawet nie widać jej w całości. Ale myślę, że tam będziemy jechać dalej, to jeszcze będzie okazja, żeby ją zobaczyć z bliska. No i co, no, powoli się stąd będziemy teraz zbierać, ale najpierw trzeba jeszcze skoczyć do łąża. Tak jak zresztą codziennie rano. A więc przed nami właśnie jest ta góra, która znajduje się obok miasteczka Kalp. No to już właściwie jest to miasteczko Kalp, tutaj te apartamenty, blokowiska, to wszystko. Raczej są budynki właśnie pod turystów przygotowane. No i sama góra, nie wiem ile ma wysokości, szczerze powiedziawszy, ale jest naprawdę wysoka. Z tego co wiem, jest tam jakaś taka ścieżka, że można by tam wejść na punkt widokowy. Ale no nie będziemy tam wchodzić, bo trzeba by tam z domu gdzieś rowery zostawić, więc byłoby ciężko, ale generalnie miejsce naprawdę bardzo ładne. No i tutaj właśnie tak te miejsce, w którym też spaliśmy, taki klif. Tu już się zaczynają właśnie bardziej takie górzyste wybrzeże. No i właściwie czym teraz dalej na południe, to tym będzie więcej tych wzniosów. Aż w końcu zaczną się właściwie góry betyckie nad blisko wybrzeża, więc tam to już w ogóle będziemy mieli niezłe przewyższenia w ciągu dnia, mimo że będziemy też trzymali się raczej morza. No, więc ten odcinek z Barcelony do Walencji właśnie był bardziej taki płaski, ale już tutaj zaczną się takie krajobrazy, ale mnie to cieszy, bo po prostu jadąc w takich miejscach jest po prostu zdecydowanie ładniej, no nie? Tak, choćby tutaj. Naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. Podoba mi się. No i co? Ruszamy w trasę i kierujemy się dzisiaj w stronę Alicante. Podjechaliśmy pod Lidla zrobić małe zakupy. Udało mi się kupić w dosyć atrakcyjnej cenie melona. Ostatni raz melona jadłem w Francji, więc tu fajnie, na promocji był. No i co, dzisiaj jest niedziela, a Lidl otwarty i to do 22. Najwidoczniej chyba to, czy sklep jest otwarty w niedzielę, czy nie. Może nie zależy, w Hiszpanii być może zależy to od regionu.
bo w Katalonii, w Barcelonie byliśmy w zeszłym tygodniu w niedzielę, wjeżdżaliśmy i wtedy było zamknięte w niedzielę i byliśmy w takim małym sklepiku. Natomiast tutaj otwarte jest i wszystkie te Lidle to tam zawsze pisze, że niedzielę otwarte, więc być może to jest zależne od regionu, nie wiem, ale no w Barcelonie było zamknięte, no nie, z tego co się dogadywaliśmy. No nic, a teraz ruszamy w trasę, melon jest to najważniejsze, więc na poprawę morali meloni. Okej, tutaj w Calpe znajduje się też takie malutkie jeziorko i znajdują się na tym jeziorku również flamingi. Podobnie jak w wielu innych miejscach, w których mieliśmy też okazję być. Co prawda widzieliśmy już flamingi z bliska nie tak dawno w Walencji, w Oceanarium, więc już tutaj nie będziemy się zatrzymywać, ale widzę, że tam też są i jest ich tutaj naprawdę całkiem sporo. Ale jak zwykle siedzą sobie daleko od brzegu, więc raczej podziwianie ich z bliska jest niemożliwe. Ale mieliśmy, tak jak mówię, mieliśmy okazję podziwiać się z bliska w Walencji. No, a tutaj mamy Calpe i co? Jedziemy przez te miasteczko w stronę Alicante dzisiaj. Ogólnie to miejsce, przez które dzisiaj przejeżdżamy i te wszystkie miejscowości, które mijamy, Calpe, za chwilę wjedziemy do miasteczka Altea, to wszystko, te wybrzeże, to się nazywa właśnie Costa Blanca i to jest, no, wybrzeże właśnie Morza Śródziemnego obejmujące długość około 244 km. I właśnie największą miejscowością w tym Costa Blanca to jest właśnie Alicante, do którego dzisiaj dojedziemy, przez które przejedziemy. A takimi popularnymi miejscówkami jest właśnie Calpe, gdzie dzisiaj spaliśmy, jest Benidorm i chociażby Altea, do której również teraz zmierzamy. No i te Costa Blanca to jest też takie bardzo takie popularne, turystyczne przede wszystkim miejsce. Jest tu dużo hoteli, dużo apartamentów, dużo jachtów zresztą, jak też tutaj widać. I tutaj na przykład cała masa motorówek, takich skuterów wodnych. Naprawdę bardzo turystyczne miejsce. No, wybrzeże hiszpańskie jest naprawdę ogromne, ale właśnie tutaj ta część nad Morzem Śródziemnym jest najbardziej popularna turystycznie w Hiszpanii ogólnie. Oczywiście są jeszcze inne miejsca, no bo w końcu Hiszpania to Półwysep Iberyjski, więc jeszcze tam na północy, przy granicy z Portugalią, okolice Bilbao, Santander, San Sebastian, tam też są fajne miejsca, ale tam nie jest aż tak turystycznie jak tutaj. Być może to wynika z tego, że tu jest łatwiejszy dojazd, dużo połączeń lotniczych i tak dalej. No i tak, no i to miejsce jest też często wybierane właśnie przez turystów, ale nie ma co się dziwić, bo tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Właśnie takie klifowe wybrzeże, masywy górskie jakieś różne i takie rzeczy. Więc na pewno jest tutaj ciekawiej niż na tym odcinku pomiędzy Barceloną a Walencją. A przynajmniej tak mi się wydaje.
A więc jesteśmy w mieście Benidorm. Jest to chyba największy taki kurort turystyczny właśnie na tym Costa Blanca. Naprawdę duże miasto, bardzo dużo wieżowców, bardzo dużo ogólnie budynków. No jedziemy już jakiś czas przez to miasto, więc naprawdę jest to sporych rozmiarów. No i teraz jedziemy tutaj wzdłuż wybrzeża, wzdłuż morza. Na plażach pełno ludzi, ale dzisiaj jest niedziela, więc akurat to jest nic dziwnego. No i tak to wygląda. W miasteczku chyba będzie odbywał się jakiś event, tak mi się wydaje, albo już się odbył, ponieważ przy drodze mamy normalnie krzesełka, widownię i nie wiem, może jakaś gonitwa, jakiś wyścig może tu się odbywał, bo oprócz tego jeszcze tutaj na całym, w całym mieście, na całej długości tej ulicy jest powieszane takie coś, jakieś połączenie krzyża z księżycem, coś w tym stylu. I no i to jest na całej długości tego miasteczka. No a tutaj to nawet są takie trybuny właśnie, więc no jest to ciekawe, co tutaj się odbywało lub będzie odbywać, ale nie wiem. Natomiast musi być to na pewno coś ciekawego, skoro przez samo centrum miasta ustawili jakieś krzesełka, trybuny, to musi być to coś widowiskowego, tak mi się wydaje. Na przerwę na wspomnianego wcześniej melona. No cóż,
już przejechane ponad 50 km, jeszcze mamy tam 30 parę do przejechania dzisiaj, do celu. Proszę bardzo, tutaj mamy auto na Rzeszowskich, w sensie z Rzeszowa, rejestracjach. Muszę powiedzieć, że rzadko się tu widzi w ogóle auta na polskich rejestracjach. W Chorwacji to właściwie jest drugie auto na polskich blachach, a tutaj to naprawdę ciężko. Ale no, nie ma co się dziwić, jednak jesteśmy daleko od Polski. Ale od czasu do czasu coś się trafi. No, tutaj ten melon już nie jest taki dobry w sumie jak we Francji. We Francji były lepsze i tańsze. Tutaj dałem na promocji, więc około 2 euro. We Francji euro 30, euro 40. Krótko mówiąc, jeśli lubicie melony i lubicie bagietki, to polecam wybrać się do Francji, bo we Francji mało wydacie i będzie dobre. I bagietki, i melony. Pani mają jednak lepsze inne owoce. Na przykład pomarańcze. Pomarańcze, co i kupowałem w sklepie i zrywaliśmy ze drzewa, były zawsze słodkie, dobre. Więc myślę, że pomarańcze mają na pewno dobre. Ale nie tylko, ogólnie w sumie cytrusy, bo tutaj dużo tego rośnie. A w szczególności w tej okolicy. Okej, a więc dojechaliśmy do Alicante. Największe miasto w prowincji Alicante. 300 tysięcy mieszkańców ponad. Co, przejedziemy sobie właśnie teraz przez to miasto i kawałek za tym miastem, jakieś 10 km za miastem około. Dojedziemy właśnie do miasteczka Gran Alicante i tam spędzimy noc u Marty, która nas zaprosiła do siebie na dzisiejszą noc. Więc cóż, z racji na to, że jest 19.38, to też tutaj nie będziemy się za bardzo zatrzymywać. Ale szczerze mówiąc, w tym mieście jakoś nie ma zbyt dużo, tak mi się wydaje, zbyt dużo interesujących rzeczy do zwiedzania. Więc po prostu sobie przejedziemy. No, ale ścieżki mają spoko. Tak, w sumie w każdym mieście w Hiszpanii raczej te ścieżki są zrobione i wyglądają dobrze. Między miastami równie bywa, ale w miastach zawsze są. No i tutaj na przykład po środku drogi właściwie ścieżka tak zrobiona. Tak samo jak w Benidorm, tam też tak było. No i muszę powiedzieć, że całkiem ciekawe rozwiązanie.
jesteśmy 2 km od celu dzisiejszej podróży. No i natrafiliśmy tutaj na taką bramę. Tu jest wejście, nie wiem, to jest jakiś park chyba czy coś. I takie coś. No i żeby stąd przejść, to trzeba było wszystkie sakwy zdjąć i osobno przenieść i tutaj zapakować. No i troszkę nam to czas zajęło, ale na szczęście mamy jeszcze tylko 2 km do celu, więc nie ma problemu. Godzina 20:50. Ja tak pisałem, że będziemy o 21:00, więc akurat tak to jedziemy mniej więcej. No, ale na sam koniec jeszcze czeka nas, musimy pokonywać takie coś. Mam nadzieję, że po drugiej stronie nie będzie takiego czegoś, chociaż możliwe, że też będzie. Zobaczymy. No a tutaj niedaleko mamy lotnisko z Alicante i właśnie teraz startuje samolot. Przejeżdżaliśmy właściwie obok pasa. No i tak, dzisiaj przyjechałem, mamy już 82, czyli w sumie 84 km dzisiaj będziemy mieli w sumie. Całkiem niezły dystans. No i jutro oczekiwany, długo przez nas oczekiwany dzień wolny. Raczej nie zrobimy 0 km, bo nie zostaniemy raczej na drugą noc u Moniki, tylko nie chcemy nadużywać godzinności czyjejś, ale nie przejedziemy jutro dużo, może 10, może 15 km i spędzimy cały dzień raczej na plaży, po prostu poczywając od rowerów, bo takiego dnia, no były takie dni, że robiliśmy może 40 km, ale tak żeby nic nie robić, to jeszcze nie było, więc jutro taki dzień nastanie. No i oczywiście po drugiej stronie tego parku dokładnie ta sama sytuacja i znowu trzeba było wszystko zdjąć, wszystkie sakwy. No, ale szybki szpil właściwie tutaj. Ja już mam wprawę w przechodzeniu przez takie rzeczy, bo chociażby na Cyprze czy na Kanarach to często pokonywało się jakieś przeszkody, zamknięte drogi i wtedy trzeba było szybko działać. Więc tak wyglądała trasa, którą dzisiaj właśnie przejechaliśmy. 84 km. No i tak. Teraz zostaje nam do celu jeszcze kilkaset metrów. Kończymy ten dzień. I tak wspominałem, jutro robimy sobie dzień wolny. A potem co? No, potem już opuścimy wspólnotę walenską, ten cały region. I dalej na południe. Ale to będzie w następnych dniach. Dzisiaj to już tyle z jazdy i kończymy ten odcinek. Okej, a więc opuszczamy plażę i tak. Czas na przerwę na arbuza. Przejeżdżamy teraz przez miasteczko Torre Vieja, a właściwie wyjeżdżamy z niego. I podobno jest to miasteczko, które zostało sobie ubudowane przez ludzi ogólnie z Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Mamy już godzinę 21:26. Tutaj gotuje się woda na kolację i spędzamy dzisiaj noc właśnie nad tą laguną Mar Menor.